Siema, siema, siostro, siema. Jakie wieści od plemion przygranicznych? Ewakuacja już prawie następna zakończona. Misja włączona. Ostatnie plemiona są właśnie przetransportowywane do centrum konferencyjnego. A Jabari? Jabari ucieszyli się, że Klo zniszczył całą naszą plugawą technologię. I zamierzają nagrodzić go szybką śmiercią, jeśli kiedykolwiek zapuści się w góry. Cóż za łaskawość. Hej, skoro Klo uszkodził wasz, parafrazuję, hiper zaawansowany superinternet, to czy jesteśmy tu bezpieczni? Birnin Zana została całkowicie zamknięta. Nikt nie wejdzie do miasta, ani go nie opuści bez mojej zgody. Może i straciliśmy sieć Kimojo, ale pałac ma swój prywatny węzeł. Moje laboratorium wciąż działa. To oznacza, że przewaga Kloa jest mniejsza niż sądziliśmy. Klo sądzi, że Wakanda polega wyłącznie na technologii w celach obronnych. Moje pazury wyprowadzą go z błędu. Okoye, twój oddział wrócił? Tak, mój królu. Dobrze. Wkrótce się z wami spotkam. Dobrze, zrobimy to tak. Uskowiec Wakanda. I... gdzie? Operacja Wakanda. Spotkać się sobie w pokoju Nara. Okej. No to... Witaj, mój królu. Tam ona stoi. Cieszę się, że wróciłyście bezpiecznie. Ty i twoje towarzyszki musicie odeskortować wszystkich do miasta. Nasza tarcza ich ochroni. Zgodnie z życzeniem. Masz coś do powiedzenia? Twoja decyzja o ewakuacji ziem granicznych jest dość kontrowersyjna. Niektórzy uważają, że boisz się Kloa. Straciłaś wiarę we mnie? Nie powiedziałam, że się z nimi zgadzam. Ale ktoś, kto potrafił zniszczyć sieć Kimojo, stanowi większe zagrożenie, niż mogliśmy się spodziewać. Dopilnuję, by Klo i jego złodzieje odpowiedzieli za to. Masz moje słowo. Okej. Królu T'Challa, mogę zająć chwilę? To coś bardzo ważnego. Nie cierpię, kiedy to robi. No, ja już też nie. Damisa Sarki, mam za stare kości wyganiać za potężną panterą po całym pałacu. Tak mówisz. Dobrze, to czego ci że trzeba? Że mu ręce nie bolą? O tobie czegoś trzeba, mój królu. Smuci mnie, że nie szukasz mojej porady w tych trudnych czasach. Bast kroczy ze mną za Ławarii. Rozprawimy się z obcymi najeźdźcami krwią, potem i metalem. Nie potrzebuję twojej mrocznej magii. Doprawdy? A co z siecią Kimojo i technologią, która obróciła się przeciwko wam? Powinieneś zaakceptować swoją duchową stronę, a nie wciąż ją lekceważyć. Dość. Skorzystam z twojej mądrości, kiedy zajdzie potrzeba. A do tego czasu ciesz się wygodami, które ci zapewniłem. Jak sobie życzysz. Krocz zwinnie i z mocą niczym Bast, mój król. Dosy pogadali. Musimy ocenić szkody względem sieci Kimojo. Technikiem. Gdzie jest? Mój panie. Mój król. Czy w ogóle uda nam się przywrócić sieć Kimojo? Mój królu. Na jakim jesteśmy etapie, jeśli chodzi o przywracanie sieci Kimojo? Klo wyrządził wiele szkód. Kilkoro z nas wybiera się sprawdzić, co można odzyskać. Na odbudowanie potrzeba czasu. Weźcie ze sobą Dora Milaje dla bezpieczeństwa. Dziękuję, mój królu. Teraz brzmisz zupełnie jak ja.
Ej, tu Shuri! Potrzebujecie w pokoju narad. Szybko! Nie sposób nawiązać łączności po tej... Ej, we w te biegać. Czegokolwiek potrzebujesz. Dam mi sasarki. Plemię rzeki podejrzewa, że znalazło źródło skażonego wibraniu. A przynajmniej jedno z nich. Wreszcie dobre wieści. Niezupełnie. Klo rozmieścił mnóstwo brutalnych machin, które z łatwością przebijają się przez skorupę ziemi. Jeśli ich nie powstrzymamy, spalą całą Wakandę. Musimy działać szybko. Podaj mi współrzędne. Już dawno to zrobiłam, bracie. Przy stole strategicznym znajdziesz, co trzeba. Dobra robota. Wakanda forever. Wybierz. Bez sieci Kimoyo musimy polegać na mieszkańcach Wakandy w kwestii raportów o ruchach Kloa. Potrzebujemy przywrócić sieć, siostro. Tak i tak, pracuję tak. Nad tym. Pantera późno wyszła. Główny naukowiec plemienia rzeki chce się z wami spotkać w pobliżu maszyny, która wywołuje skażenie wibranium, żeby wyjaśnić więcej. Zrozumiałem. I nic nie wyszło. Bemis Lasarki! Tu Takami! Słyszycie mnie? Słyszymy cię, Takami. O co chodzi? Ludzie Kloa odkryli drogę na jedną maszynę! Jesteśmy w drodze. Trzymaj się. Takami nie powinien był ryzykować życiem dlatego. Jak inaczej mamy zrozumieć skażenie dotykające maszyny? Znalazłbym jakiś sposób. To moja odpowiedzialność jako króla. Dobrze, dobrze. Już tam śmigamy. Thank you.
kurwa. Przy lądach! Ruchy! Mój królu! Maszyna przebiła się przez tunel! Z tego co widzę, to jakiegoś rodzaju urządzenie kruszące! Do wydobywania wibranium poza kopcem. Dziękuję, Takami. Zaprowadź swoich ludzi z powrotem w bezpieczne miejsce. Za nic. To dopiero zabawa. Jak twój lud radzi sobie bez sieci Kimojo, królu sieroto? Jak sobie radzisz bez dłoni? Miałem całą dekadę, by bawić się wibranium. Nauczyłem się po drodze kilku sztuczek. Wibranium z czarnego rynku nie równa się wakandyjskiemu. Cóż, zgadzam się. Myślisz, że po co tu jestem? Tam jest maszyna! Mój liniowy oscylator naddźwiękowej transmisji. Jeśli nie nowa dacie maszyna. Mi wibranium, sam je sobie wezmę. Na pewno możesz próbować. Twój ląd zatruwa wibranium, którego tak strasznie pragniesz. Tylko niewielką część. Reszta będzie moja. Zerwę w nogi! To ją zdestabilizuje! Musisz uważać. Nie, no. Okej, w końcu. No, ja chcę tylko skoczyć. Gdzieś CD. No kurde, jednak na dole. Banko na sterowniku. C. Gdzieś C. Jezus, no nic nie widzę. Thank you.
Wow. O kurde. No. 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 Chodźcie, chodźcie. Niech mnie ktoś odrodzi. No i trzy razy mnie, kurde, uderzyli mnie. Już. Okay. Udało się! Się w bezpośredniej bliskości tego obszaru! To tylko jeden z wielu lądów! Na razie. Twoja chciwość to droga donikąd, Klo. Sam tego dopilnuję. Misja ukończona. Pokaz siły. Dobrze. To na tym ten odcinek. Wiemy, co skaziło Vibranium. Nasi ludzie będą w stanie namierzyć pozostałe lądy. Nie narażaj naszych ludzi na niebezpieczeństwo. Dogody z misji. Znajdę te lądy i sam je zniszczę. No, na tym kończymy. Na samym odcinku śmigamy dalej z fabułą. Dobrze.